Dzień dobry, witam serdecznie na webinarium Co wiemy, a czego nie chcemy wiedzieć o LGBT+. Jest ze mną Ola Kaczorek i Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, którzy przygotowali i przedstawią dzisiejszą prezentację. A ja nazywam się Bogna Mrozowska, reprezentuję Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i pełnię dzisiaj rolę moderatorki spotkania, czyli śledzę czat, reaguję w przypadku problemów technicznych i zbieram Wasze pytania, tak by je wyświetlić pod koniec spotkania. To webinarium jest realizowane w ramach projektu Rozmowy przy wspólnym stole, ale witamy wszystkie osoby, które są z nami, także nie związane z tym projektem. A prezentację dzisiaj przygotowali, tak jak już mówiłam, Ola Kaczorek, która w Miłość Nie Wyklucza jest od 9 lat. W tym czasie współtworzyła strategię i kampanię, organizowała wydarzenia i opracowywała metody edukacji i lobbingu. Jest też z nami Hubert Sobecki, aktywista LGBT+, edukator, scenarzysta, od 10 lat związany z Miłość Nie Wyklucza. I zarówno Ola i Hubert też już trochę poznali biblioteki, bo byli z nami na ostatnim kongresie bibliotek, prowadzili jeden z warsztatów, może część z Was miała okazję ich spotkać. Zanim oddam głos Hubertowi, chciałam Was jeszcze zapytać o to, kim jesteście. Mamy dla Was taką krótką ankietę, bo jesteśmy ciekawi, jak jest z nami tutaj grono odbiorczyń i odbiorców. Czy jesteście bibliotekarkami i bibliotekarzami, a może nauczycielami i nauczycielkami? Może są z nami też młode osoby zainteresowane tematyką spotkania, a jeśli żadna z tych odpowiedzi nie oddaje tego, kim jesteście, to napiszcie na czacie, jak się definiujecie, może jesteście przedstawicielami organizacji pozarządowych, jakichś grup nieformalnych, też jesteśmy tego ciekawi. Po oddaniu głosu, oczywiście jest to test jednokrotnego wyboru, naciśnijcie przycisk wyślij, bo tylko wtedy ta odpowiedź do mnie spłynie i tylko wtedy ją zobaczę, będę ją mogła później wyświetlić jako jedną z tych odpowiedzi, które spłynęły. Tutaj oczywiście odpowiedzi są anonimowe, ja widzę tylko rozkład procentowy odpowiedzi. Widzę, że już ponad 60% uczestniczek i uczestników zagłosowało. Bardzo zachęcam do tego, żeby osoby, które jeszcze nie oddały głosu, ten głos oddały. Czy reprezentujecie którąś z tych grup? Jeśli nie, to zachęcam do tego, żeby wybrać odpowiedź ostatnią i dodać na czacie, jaką grupę, organizację reprezentujecie. Widzę, że Ewelina napisała, że oprócz pracy w bibliotece jest też współorganizatorką Żywej Biblioteki. Cieszymy się bardzo, że jest z nami też przedstawicielka, organizatorka Żywej Biblioteki. Może są też jakieś inne biblioteki, które tego rodzaju wydarzenia organizują. Dobrze, zagłosowało ponad 70%. W takim razie będę kończyć głosowanie i udostępniam wyniki. W tej chwili pewnie przede wszystkim widzicie frekwencję. Żeby zobaczyć rozkład procentowy, musicie suwakiem po prawej stronie ściągnąć sobie troszeczkę w dół. Wtedy zobaczycie, jak głosowały poszczególne osoby. Widać, że zdecydowana większość, czyli 73% uczestniczek i uczestników spotkania to są bibliotekarki i bibliotekarze. Bardzo się cieszymy, bo to webinarium jest przygotowane przede wszystkim z myślą o Was. Ale są też z nami nauczyciele, nauczycielki, 4% uczestniczek i uczestników spotkania. Cieszę się, że jesteście z nami. Wracam do prezentacji i oddaję głos Hubertowi. Super, bardzo, bardzo się cieszę, że jest nas tak dużo. Będziemy prowadzić prezentację w trzech takich segmentach. Podzieliliśmy się rolami w prowadzeniu razem z Olą. Zaczynam pierwszy punkt dotyczący przede wszystkim uprzedzeń. Ja, potem Ola przechodzi do opowiadania o tym, o co chodzi w tym LGBT, bo chyba tak najlepiej ująć to pytanie, tak w najbardziej kolokwialnej formie, zważywszy na to, w jaki sposób często wypowiedzi na temat osób LGBT plus w Polsce brzmią. No i wreszcie trzecia część, tutaj wrócę, natomiast myślę, że też razem z Olą będziemy się po prostu uzupełniać i co jakiś czas dodawać coś od siebie, jeśli będzie taka potrzeba. I tak jak już słyszeliście i słyszałyście, na koniec spotkania dostaniecie sporo wskazówek,
Odnośnie tego, gdzie możecie dalej szukać wiedzy, szukać informacji, szukać odpowiedzi na pytania, które być może Was nurtują, a na które nie zdążyliśmy i nie zdążyłyśmy odpowiedzieć w trakcie tego webinarium. Więc przejdźmy do części pierwszej. Po co są nam te całe uprzedzenia? To jest trochę tak, że słowo uprzedzenie kojarzy się jako coś jednoznacznie negatywnego, coś, co wywołuje negatywne skutki społeczne i przeszkadza nam, natomiast to nie jest tak, że jest to zupełnie tylko taki psychologiczny relikt, który nam został z naszej, powiedzmy, mniej uspołecznianej historii, ale jest to przede wszystkim taki mechanizm, który jest nam przydatny. On do czegoś nam służy, inaczej już dawno byśmy się go byli w stanie pozbyć jako gatunek, czy właśnie jako społeczność. Uprzedzenia mają korzenie bardzo, bardzo głębokie. Są takim mechanizmem, który zapala nam czerwone światło albo stawia znak stopu. Co to znaczy? To znaczy, że pozwalają one w szybki sposób zareagować na taki bodziec, taką sytuację, w której się znajdujemy, którą odbieramy jako zagrożenie. Uprzedzenie samo w sobie jest formą, można powiedzieć, przedwiedzy, czyli jest formą takiej automatycznej reakcji, gdzie polegamy na informacjach, nawet bardzo szczątkowych, które posiadamy, które nasz mózg bądź w sposób mniej lub bardziej świadomy łączy z daną sytuacją. To jest wszystko bardzo ogólne na razie, ale za chwilę dojdziemy do konkretów i mam nadzieję, że stanie się to jaśniejsze. Póki co wystarczy pamiętać, że mamy czerwone światło i znak stopu. Są one świadome lub nie, te nasze uprzedzenia, ten znak stopu czasami wiemy, a czasami nie wiemy, dlaczego nam się ten znak w głowie pojawia. Czasami wręcz nie zdajemy sobie sprawy, że w ogóle go mamy. Na slajdzie jest malowidło z jaskini Lascaux, które pokazuje bardzo wczesny okres naszego rozwoju jako gatunku, ale już wtedy byliśmy w stanie tworzyć rzeczy piękne. Chodzi dokładnie o sytuację polowania w tym przykładzie. Sytuacja polowania to jest taka sytuacja, gdzie nasz przodek wychodził niezbyt dobrze uzbrojony, żeby przetrwać, żeby znaleźć jedzenie, ale mógł z takiego polowania nie wrócić. Mógł spotkać zwierzę, którego nie znał, mógł spotkać zwierzę, które było bardziej zagrożeniem niż jedzeniem i musiał być w stanie szybko ocenić sytuację. Mechanizm, który w tym momencie zarówno u tego człowieka bardzo, bardzo wczesnego, jak i u nas ciągle się w mózgu odpala, jest nazywany po angielsku fight or flight, czyli czy powinienem walczyć, czy powinienem uciekać. To jest podstawowe rozróżnienie, które jest mi w życiu potrzebne i być może już dzisiaj nie polujemy na zwierzęta, które mają wielkie rogi albo wielkie zęby, ale wciąż znajdujemy się w sytuacjach, w których ten mechanizm nam przejmuje kontrolę. Są to sytuacje raczej społeczne, sytuacje, kiedy spotykamy się z człowiekiem, albo grupą, albo informacją, albo obrazem, albo newsem, kiedy nie do końca wiemy, jak zareagować. I wtedy pierwsze pytanie, które nasz mózg właśnie w sposób półświadomy potrafi zadać, to jest, czy to jest dla mnie zagrożenie, czy to jest sytuacja, z której ja powinienem uciekać, czy to jest sytuacja, z którą ja mogę się skonfrontować. Być może spotykam po raz pierwszy w życiu na przykład człowieka, który ma inny kolor skóry niż ja, albo człowieka, który inaczej wygląda, inaczej się zachowuje, inaczej mówi. Spotykam człowieka, o którym wiem, że wreszcie, że należy do jakiejś grupy, z którą ja uważam, że nigdy się wcześniej nie spotkałem. Więc na przykład spotykam po raz pierwszy w życiu osobę transpłciową, albo geja, albo lesbijkę i wszystko, co wiem o tych osobach, co całą wiedzę, którą posiadam na temat tych osób, czerpię z mediów, z doniesień w wiadomościach, takich albo innych, na tym albo innym kanale. Wydaje mi się, że nigdy takiego człowieka nie spotkałem, to jest dla mnie takie właśnie egzotyczne zwierzę i wtedy polegam na tym, na tych strzępach, które posiadam, na tym, co sobie przypominam, bo coś może też widziałem w serialu, albo czytałem książkę, albo ktoś mi coś opowiadał. I opierając się na tych bardzo niewielkich fragmentach, muszę szybko zadecydować, jak się zachować w stosunku do tej osoby w oparciu właśnie o te bardzo niewielkie informacje, które posiadam.
dlaczego jest mi to potrzebne i dlaczego takie uprzedzenie, które mogę w sobie posiadać, czyli takie nastawienie do tej osoby czy do danej grupy jest mi przydatne. Ano po pierwsze dlatego, że pozwala mi łatwo wyselekcjonować informacje. Za każdym razem, kiedy znajdujemy się w nieznanej sytuacji, tak naprawdę, żeby dokładnie wiedzieć, jak się w niej zachować, powinniśmy dokonać głębokiej analizy. Głębokie analizy, spójrzmy prawdzie w oczy, zajmują dużo czasu, zajmują dużo energii, są straszliwie męczące. Za te głębokie analizy dostaje się tytuły naukowe. Jako nagrodę za bardzo żmudną pracę. Więc my bardzo często, najczęściej nie chcemy wcale wykonywać tak żmudnych procesów, tylko wolimy polegać na czymś, co jest szybkie i co wcale tak wiele energii naszej nie zużyje. Dlatego kluczem do tego jest selekcjonowanie informacji. Jeśli ja spotykam człowieka, o którym nic nie wiem, to złapię, wyselekcjonuję z całego obrazu tej osoby takie cechy, takie elementy, które zwrócą moją uwagę i pozwolą mi już uruchomić jakąś przedwiedzę, już uruchomić jakieś strzępy informacji, które na temat danej sytuacji posiadam. Czyli jeśli na przykład, podajmy już konkretny przykład uprzedzenia, jeśli posiadam w mojej głowie taki rodzaj uprzedzenia wobec kobiet, że są one, że one źle prowadzą samochód, że kobiety są z zasady gorszymi kierowcami niż mężczyźni. Wtedy, jeśli prowadzę auto i spotyka mnie jakaś sytuacja, gdzie nie wiem, ktoś zajeżdża mi drogę, ktoś nie włącza migacza, ktoś przejeżdża na czerwonym albo robi coś, co mi nie odpowiada na drodze, to jeśli ja zobaczę, że to jest za tym kółkiem jest rzeczywiście kobieta, a posiadam w sobie taki rodzaj uprzedzenia, taki rodzaj przedwiedzy, to wtedy oczywiście wyselekcjonuję tę informację. No tak, oczywiście kobieta prowadzi. Jeśli prowadzi mężczyzna w tej sytuacji, prawdopodobnie nie uruchomi to we mnie takiego mechanizmu. Powiem sobie, no tylko zły kierowca albo użyję jakiegoś wulgaryzmu, zaklnę. Natomiast nie będę już polegał na jakimś uprzedzeniu, które w mojej głowie funkcjonowało. Po prostu dlatego, że nie spotkałem się wcześniej z taką treścią, która mi mówi, wszyscy mężczyźni to źli kierowcy, ale spotkałem się z takim właśnie rodzajem uprzedzenia, że wszystkie kobiety prowadzą gorzej niż mężczyźni. To uprzedzenie pozwala mi łatwo wyselekcjonować informacje w tej sytuacji spotkanie ze złym kierowcą. Dobieram sobie jedną cechę tej osoby, płeć, i ona mi wyjaśnia, co się tak naprawdę stało. Czyli na przykład nie muszę się zastanawiać konkretnie, co tam zaszło i na przykład, czy to nie ja przypadkiem coś zrobiłem nie tak, może nie zauważyłem, może zaszło tam coś jeszcze innego. Ta łatwa selekcja informacji, skupianie się na wybiórczych cechach jest zupełnie podstawowym typem błędu poznawczego, który wszyscy i wszystkie praktycznie nieustannie popełniamy. Natomiast znowu, on nam po prostu oszczędza czas, a jesteśmy też z natury powiedzmy zwierzętami leniwymi i które raczej konserwują energię, żeby mieć ją na inne różne rzeczy. Uprzedzenie pomaga nam również uniknąć dysonansu. Co to jest dysonans? To jest takie słowo, które określa sytuację, kiedy czujemy dyskomfort, czujemy, że coś jest nie w porządku, ponieważ obraz świata, jaki mamy w głowie, nie zgadza się z tym, czego doświadczamy. Czyli na przykład, jeśli ja mam takie uprzedzenie, ja mam taki obraz świata, że kobiety prowadzą gorzej auto niż mężczyźni, wykorzystajmy ten okropny przykład cały czas, i zdarzy się sytuacja, że ja usłyszę na przykład w wiadomościach, że jest jakaś fantastyczna w ogóle rajdowczyni, która wygrywa wszystkie wyścigi, jest fantastyczną zawodniczką, która, dajmy na to, jeździ milion razy lepiej niż jakikolwiek mężczyzna wcześniej prowadził samochód, to ja wtedy powiem sobie, no tak, to jest taki wyjątek, który potwierdza regułę. Dlaczego? To muszę sobie szybko wyjaśnić, jak to jest możliwe, że ja z jednej strony posiadam tu uprzedzenie, które mi mówi, kobiety gorzej prowadzą samochód, a z drugiej strony nagle spotykam, bezpośrednio czy nie bezpośrednio, konfrontuję się z informacją, że jest taka kobieta, która prowadzi samochód lepiej niż wszyscy mężczyźni. Muszę to sobie jakoś wyjaśnić, ponieważ ten dysonans, ta niezgoda wymagałaby w tym momencie ode mnie tak naprawdę no, dosyć dużego wysiłku. Musiałbym tak naprawdę na przykład zastanowić się, kurczę, to może to uprzedzenie, które posiadam, czy też ta informacja, którą biorę za pewną, że kobiety prowadzą gorzej, wcale nie jest słuszna, wcale nie oddaje rzeczywistości. I to jest ta droga wysiłku i ta droga analizy. Ona jest trudna, ona jest czasochłonna i ona jest bardzo rzadko wybierana.
Najczęściej, żeby uniknąć tego dysonansu i tego dyskomfortu, znajdę sobie jakiś wytrych. Znajdę sobie jakiś łatwiejszy sposób, żeby się go pozbyć, to i powiem sobie, no właśnie, ta jedna rajdowczyni, ta jedna fantastyczna zawodniczka, która wygrywa wyścigi, ona jest po prostu wyjątkiem. Są takie wyjątkowe kobiety. Ale ogólnie, statystycznie, mogę jeszcze sobie dodać, żeby tak zabrzmieć trochę bardziej naukowo, statystycznie kobiety prowadzą gorzej to auto. I wszystko jest rozwiązane. Mam taką jedną, która rzeczywiście mi do mojego uprzedzenia nie pasuje, ale ogólnie wszystko jest zachowane w porządku. W efekcie powstaje mi uproszczony obraz świata. Tworzę sobie taki obraz świata, dzięki któremu unikam tych dysonansów. To jest unikam tej konfrontacji z informacjami, które mi psują tą wizję, którą posiadam. Znowu, uproszczony obraz świata posiadamy wszyscy i wszystkie. Samo w sobie to nie jest specjalnie nic złego, tak? To znaczy, zwłaszcza dziś, kiedy korzystamy z bardzo wielu mediów, które nieustannie nam dostarczają olbrzymie ilości informacji, olbrzymie ilości danych, których często nie jesteśmy w stanie przetworzyć jako, powiedzmy, te małe komputery. Dziś musimy je bardzo mocno selekcjonować i dziś musimy sobie montować wizję naszego świata o wiele szybciej i w sposób o wiele bardziej wymagający niż kiedy mieliśmy do dyspozycji tylko prasę i książki. Więc sam w sobie ten uproszczony obraz nie jest koniecznie niczym złym. Natomiast to, co jest szkodliwe potencjalnie, to jest to, jeśli go nie rewidujemy, jeśli go nie weryfikujemy, jeśli go nie sprawdzamy i nie jesteśmy zdolni i zdolni do tego, żeby zmienić te elementy, które są sprzeczne z naszym doświadczeniem w którymś momencie. Czyli znowu wracając, jeśli w momencie, kiedy mam tego newsa o kobiecie, która fantastycznie prowadzi auto, ja nie rewiduję swojego wcześniejszego tak naprawdę uprzedzenia, które pewnie nazywam po prostu wiedzą, nie rewiduję go, tylko wzmacniam je, utrzymuję, ponieważ uznaję jedną news o jednej kobiecie, która świetnie prowadzi, jako wyjątek. W efekcie, utrzymując sobie łatwiejszy obraz świata, potrafimy sobie szybciej też wyrabiać opinie. To jest coś, co można bardzo łatwo zauważyć w mediach społecznościowych, a to jest też coś, co widać w telewizji, w trakcie programów publicystycznych, ale też w trakcie spotkań jakichś grup albo zespołów. Umiejętność szybkiego wyrabiania opinii stała się, można powiedzieć, taką społeczną cnotą, którą tak naprawdę nikt jej cnotą nie ogłosił, ale z jakiegoś powodu nasze społeczeństwo funkcjonuje w ten sposób, że często premiuje nam to, jeśli potrafimy szybko powiedzieć, co o czymś myślimy, tak jak sonda na ulicy. Bardzo mało osób odpowiada, ale ja nie mam pojęcia zielonego na ten temat. Jesteśmy pytani po prostu o wszystko, począwszy od sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie, a skończywszy na jakichś zjawiskach historycznych albo ogólnospołecznych, znowu w odległych miejscach, albo w skali całego kraju. Dla większości z nas te rzeczy są zagadką, te rzeczy są mało zrozumiałe, nie znamy się na nich, nie mamy zbyt wielu informacji, więc wtedy rzeczywiście uczepiamy się tych fragmencików, które posiadamy, coś, co dotarło do nas z mediów, coś, co ktoś nam powiedział, coś, co zostało przekazane w mediach społecznościowych albo krąży od dłuższego czasu i się z tym oswoiliśmy i bazując na tych treściach szybko wyrabiamy sobie opinię. Można powiedzieć, że taka sytuacja sondy ulicznej, kiedy jest ta presja kamery i ten mikrofon pod twarzą i musimy szybko odpowiedzieć na pytanie, no to co pan myśli, kto ponosi odpowiedzialność za wojnę na Bliskim Wschodzie? Nie mam zielonego pojęcia, prawdę mówiąc, ale nie odpowiem tego, no przecież nie chcę wyjść na błazna, który nie ma zielonego pojęcia na temat przyczyn wojny na Bliskim Wschodzie. No to szybko do czego sięgnę. Tutaj widziałem jakiś film amerykański, który chyba był na Bliskim Wschodzie, coś mi się skojarzyło. Tutaj słyszałem, że ktoś mi mówił o tym, że to tam wszystko jest spowodowane tym albo tamtym, bo ropa, albo ci ludzie mają taką kulturę, albo tamci ludzie mają taką kulturę, albo ktoś coś złego zrobił i z tego biorą się wojny. I teraz uchwycę się tego i dam odpowiedź i będę zadowolony. Wszystko jedno, jakiej jakości jest ta odpowiedź. I wszystko jedno, jak wiele ma wspólnego z rzeczywistymi przyczynami konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zostanę zapremiowany i wyjdę na człowieka myślącego, wtedy to, co wykonałem, tak naprawdę z myśleniem ma bardzo niewiele wspólnego. Tak naprawdę wykonałem coś, co jest odpowiednikiem reakcji na uprzedzenie. Czyli oparłem się na pewnej wiedzy, którą posiadam, przywołałem ją, żeby szybko zareagować na sytuację.
Bardzo często nie musi być przed naszą twarzą kamera i mikrofon, żebyśmy zachowywali się dokładnie w ten sposób. Ktoś nas o coś pyta na spotkaniu, nie chcemy wyjść na to, że nie wiemy, głosujemy w Sejmie, będąc posłami i posłankami, nad sprawami, o którymi nic nie wiemy, o których nic nie wiemy, nie znamy się na nich, ale zagłosować trzeba. Wtedy uruchamia się ten mechanizm, jesteśmy uratowani, nasza twarz jest uratowana. Szybko możemy też reagować na świat i ludzi, bo to, że wyrabiamy sobie różne opinie i się w nich utwierdzamy, to jest jedno, ale to, że jesteśmy w stanie potem pójść z działaniem jakimś na podstawie takich opinii, to jest prawdziwy dla nas zysk. Możemy wiedzieć, czy reagować agresją, czy reagować empatią, opierając się tylko właśnie na jakichś zupełnych strzępach wiedzy. W efekcie uprzedzenia pomagają nam wyrobić sobie postawy, które bardzo często prowadzą do dyskryminacji. Tutaj mamy slajd, który pokazuje żółtą tablicę z czasów apartheidu, z RPA. Rasizm jest formą takiego uprzedzenia, które zmienia się w dyskryminację. Dyskryminacja jest konsekwencją uprzedzenia, która polega na tym, że osoby, które posiadają władzę, egzekwują ten swój przywilej posiadania władzy, doprowadzając do gorszej sytuacji osób z tej grupy, którą dyskryminują, tej grupy, wobec której są uprzedzeni i uprzedzone. Jeśli jestem uprzedzony wobec osób, które są niebiałe, albo jestem uprzedzony wobec osób, które nie urodziły się w Polsce, jestem uprzedzony wobec gejów i lesbijek i osób transpłciowych i tak dalej, wtedy, jeśli posiadam jakąś formę władzy, jestem w stanie zrobić tak, że po prostu mówiąc po ludzku, będzie im się gorzej żyło. Nie muszę być politykiem, to nie musi być taka władza. To może być moja władza bycia autorytetem w jakiejś grupie. Mogę być na przykład tym chłopakiem w klasie, który ma największy posłuch. I wtedy ja mogę wykorzystać swoją władzę, nawet nieświadomie, żeby moje uprzedzenie stało się tak naprawdę obowiązującym prawem w takiej klasie. Z moją opinią inne dzieci będą się liczyć. I będą robić tak jak ja. Jeśli ja robię coś złego, one też będą robić coś złego, albo przynajmniej nie będą widziały w tym problemu. Więc mamy tutaj do czynienia z takim łańcuchem zależności. Najpierw mamy jakieś informacje, które mamy z lepszych albo gorszych źródeł. Na tej podstawie tych informacji wypracowujemy sobie jakieś przekonania. Czyli to jest już ten moment, kiedy łączymy te informacje w takie zdania, no uważam, że moim zdaniem. Sądzę, że ci ludzie. Wszystkie te osoby, wszystkie kobiety źle prowadzą auto, wszyscy ludzie, którzy migrują teraz do Europy, tak naprawdę powinni wracać do domu, bo to są tchórze. Geje, lesbijki i osoby transpłciowe zagrażają rodzinie. To są wszystko formy takich przekonań opartych na uprzedzeniach, gdzie pod spodem są rzeczywiście jakieś informacje. Pytanie, jakiej one są jakości. Te przekonania wreszcie prowadzą do zachowań. Zachowania mogą być takie, że uważam, że na przykład osoby LGBT+ zagrażają rodzinie, więc jeśli pojawia się marsz równości w mojej miejscowości, to ja wyjdę i będę krzyczał albo rzucę kamieniem. Jeśli pojawi się osoba, której wydaje mi się, że jest osobą LGBT, zareaguje agresją albo przynajmniej zwyzywam. No bo mam to głębokie przekonanie, że ta osoba jest zagrożeniem. Na zagrożenie reaguję agresją. Staram się z tym zagrożeniem sobie jakoś poradzić. Jeśli co więcej mam tak głębokie przekonanie, że to nie tylko jest zagrożenie jakieś abstrakcyjne, ale to jest zagrożenie wobec wręcz mojej rodziny, ponieważ tak słyszałem w telewizji, tak powiedział autorytet, tak powiedział biskup albo tak powiedział polityk, wtedy będę robił coś o wiele gorszego i wreszcie będę przejawiał postawę. Postawę, która będzie trwała. Na trwałe będę uprzedzony i będę agresywny. Uprzedzenia są w wielkim skrócie ciągle u nas obecne, bo są szybkie, łatwe i przyjemne. I dzięki temu, że je mamy, jesteśmy w stanie robić dobre rzeczy, nawet jeśli uważamy, że jesteśmy w stanie robić złe rzeczy, nawet jeśli uważamy, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Właśnie dlatego, że na przykład powiemy, chronimy swoją rodzinę. W efekcie utrwalamy swoje postawy i jesteśmy w stanie ciągle robić coś złego, ciągle myślą, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Myślę, że w tym momencie możemy już przejść do drugiego modułu. Zanim przejdziemy do drugiej części, którą przedstawi Ola, mamy dla Was jeszcze jedną krótką ankietę. Chcemy się Was zapytać, ile znacie osób LGBT+. Też wiemy, że to może być takie niejednoznaczne pytanie, bo czasem
nie do końca się o tym może rozmawia z tymi osobami, ale postarajcie się tak oszacować, czy może nie znacie ani jednej osoby, może znacie jedną lub dwie osoby, a może znacie trzy lub więcej. I bardzo proszę, wybierzcie jedną z tych odpowiedzi i po wybraniu odpowiedzi naciśnijcie wycisk wyślij, bo tylko wtedy ta odpowiedź do mnie spłynie. Jesteśmy ciekawi, jak to się rozkłada, też później przedstawimy statystyki, jak to się procentowo rozkłada w społeczeństwie, ale zanim do nich przejdziemy, zanim przejdziemy do tej wiedzy, to czekamy na Wasze odpowiedzi. Widzę, że już prawie 60% zagłosowało, czekam na kolejne głosy. Może ostatnie 10 sekund na oddanie głosu i zaraz udostępnię wyniki. Dobrze, kończę głosowanie i udostępniam wyniki. Ponownie, jeśli chcecie zobaczyć rozkład procentowy, a nie tylko frekwencję, to suwakiem po prawej stronie sobie ściągnijcie w dół. Najwięcej osób uczestniczących w spotkaniu, czyli 38%, zna jedną lub dwie osoby LGBT+. 29% zna trzy lub więcej osób LGBT+, a 10% nie zna nikogo. Dobrze, dziękuję za udział w głosowaniu. Przechodzę z powrotem do prezentacji i oddaję głos Oli. Dzięki bardzo. No właśnie, o co chodzi LGBT+? Co to w ogóle jest LGBT+? W ogóle do wyników tej ankiety wrócimy jeszcze później, przy okazji kolejnej ankiety, którą dla Was mamy w zanadrzu. A na razie skupmy się na tych literkach, na tym skrócie, który w tym momencie jest odmieniany, może nie przez wszystkie przypadki, bo się skrótu nie odmienia, ale wymieniany bardzo często przez przeróżne osoby z przeróżnymi intencjami. Co właściwie znaczą te litery? Często może się wydawać, że niby wiemy, ale tak do końca w 100% nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jakbyśmy mieli rzeczywiście rozwinąć ten skrót. Więc LGBT oznacza lesbijki, geje, osoby biseksualne i osoby transpłciowe. Ta grupa jest jeszcze dużo większa, dlatego my na przykład w Miłość Nie Wyklucza używamy skrótu LGBT+, żeby zaznaczyć, że tych podgrup jest jeszcze więcej. Jesteśmy bardzo różni w ogóle jako ludzie wszyscy, więc jeden krótki skrót nie załatwia sprawy. Pod tymi poszczególnymi pojęciami kryją się tak naprawdę dwie różne rzeczy. Z jednej strony mamy orientację seksualną, z drugiej strony mamy tożsamość płciową. I o ile lesbijki, geje i osoby biseksualne, czyli osoby homoseksualne i biseksualne, to określenia odnoszące się do orientacji seksualnej, o tyle osoby transpłciowe, to już jest określenie, które mówi nam o tożsamości płciowej. To jest trochę co innego. Już tłumaczę. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa to są dwie zupełnie różne rzeczy, które często są między sobą troszeczkę mieszane, czasem się mogą nam pomylić, co jest zrozumiałe, bo w momencie, kiedy mówimy w ogóle o orientacji seksualnej i o tożsamości płciowej, to zazwyczaj oznacza, że mówimy o takiej orientacji albo takiej tożsamości, która nie jest tą najczęściej spotykaną. I one się ze sobą rzeczywiście potrafią trochę pomieszać. Jeśli chodzi o orientację seksualną, to tutaj wchodzą trzy takie główne składniki w to. Emocje, uczucia i seks. Tak sobie to podzieliliśmy i wydaje mi się, że tak najsensowniej jest to wytłumaczyć. To znaczy, w kim się zakochuję, kogo kocham i z kim się kocham. W kim się zakochuję, czyli w kim się zauraczam, czyli czuję właśnie jakieś silne emocje, kogo kocham, uczucia, czyli z kim chcę rzeczywiście zbudować związek, prowadzić życie, być na stałe i seks, kto mnie pociąga, z kim się kocham. I to są te takie trzy główne składniki orientacji seksualnej, bo rzeczywiście w pierwszej kolejności ona się kojarzy tylko z tą jedną częścią, ostatnią, z seksem, z kim się kocham.
Też ze względu na samą nazwę. Z jednej strony historycznie na to głównie wcześniej zwracano tylko uwagę, ale też w samej nazwie orientacja seksualna od razu nam mówi o seksie i od razu też nam się zapala ta czerwona lampka, o której mówił Hubert, dlaczego ktoś, mówiąc o swojej orientacji seksualnej, chce mi opowiadać o seksie. Ja tego nie robię, nikomu nie opowiadam, z kim uprawiam seks, więc dlaczego ten ktoś mówi o tym mi? I rzeczywiście w tym momencie nie bierzemy pod uwagę tego, że orientacją seksualną są jeszcze zupełnie inne rzeczy poza seksem. Natomiast jeśli chodzi o tożsamość płciową, to tutaj wchodzą nam w te kategorie bardzo różne rzeczy. To znaczy z jednej strony mamy ekspresję, z drugiej strony mamy ciało, z trzeciej strony mamy charakter, a z czwartej rolę społeczną. To jest bardzo dużo, bardzo różnych czynników, które się na tę tożsamość płciową składają. Ekspresją jest to, jak wyglądamy, jak się prezentujemy, po prostu zewnętrznie. Jak się ubieram, jak i czy się maluję, jaką mam fryzurę, w jaki sposób mówię, w jaki sposób rozmawiam z ludźmi. Ciało, no to są czysto fizyczne i też chemiczne rzeczy, czyli z jednej strony genitalia, z drugiej strony też to są geny, to są hormony i to też jest tak, że ta płeć fizyczna dzieli się na poszczególne jeszcze kolejne podkategorie, więc niestety nic nie jest tak proste, żeby się to dało spiąć szybko w kilku zdaniach, ale mówiąc generalnie, ciało jest kolejną składową tego, co tworzy tożsamość płciową. Z trzeciej strony mamy charakter, wartości, priorytety, emocjonalność, zainteresowania, sposób reagowania mamy na slajdzie i rola społeczna, czyli to, w jakiej roli ja występuję. Zawód, sposób życia, miejsce w społeczeństwie, czy moją rolą jest rola stereotypowo bardziej kobieca, czy bardziej męska. To wszystko składa się na naszą tożsamość płciową, na naszą płeć po prostu. I mamy też wyróżnienie, jeśli chodzi o ludzi w ogóle. Można o kimś powiedzieć, że jest osobą cis-płciową albo osobą transpłciową. Różnica polega na tym, że jeżeli jestem osobą cis-płciową, to urodziłam się takiej płci, jakiej rzeczywiście jestem. Jeżeli jestem osobą transpłciową, to przy urodzeniu w dokumentach została mi przypisana inna płeć, niż ją rzeczywiście mam. Czyli moja tożsamość płciowa różni się od tego, co zostało mi wpisane w dokumentach przy urodzeniu, przez lekarza. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, bo wiem, że nie mamy jakoś bardzo dużo czasu, to zapraszam, żebyście po prostu pisali w komentarzach i możemy też rozwinąć ten temat. I w tym momencie przechodzimy do pytania. Mam do Was taką prośbę, żebyście się zastanowili, jeżeli macie jakieś strzały, to też pisali na czacie, ile procent każdego społeczeństwa, mniej więcej, to osoby LGBT+. Chwilę poczekam, zobaczę, czy ktoś może ma jakieś pomysły, czy ktoś coś ma ochotę napisać, wpisać, ile to może być procent. 5%, 2%, 30%, 25%, 5%, powtórzyło się, 20%, 29%, 7%, 20%, około 8%, 15%. 25. Rzeczywiście się między sobą różnią te odpowiedzi. 105. Może około 15. Dobrze, to przechodzimy w takim razie do odpowiedzi. Jedna z kilka odpowiedzi było właściwie w punkt. To jest około od 5 do 7% każdego społeczeństwa. I tutaj wracamy do tego pytania ankietowego, czy znacie i ile znacie osób LGBT+.
i chciałam nawiązać do odpowiedzi, że nie znam żadnej, że tak naprawdę patrząc na te procenty, można dojść do wniosku, że w sumie to chyba jest niemożliwe, żeby nie znać ani jednej osoby ze społeczności LGBT+. Może być tak, że po prostu ta osoba jest niewyautowana, czyli nie mówi o sobie wprost, że nie jest heteroseksualna albo nie jest cispłciowa, ale w rzeczywistości tak jest. Także myślę, że warto to też wziąć pod uwagę w rozmowach ze znajomymi, z ludźmi, z większymi grupami. Od 5 do 7% to są osoby LGBT+. Do tego dochodzą jeszcze ich przyjaciele, ich rodziny, czyli cała taka siatka tych najbliższych kontaktów, więc tak naprawdę jak się to weźmie pod uwagę, to okazuje się, że wcale nie jest nas aż tak mało. No i w związku z tym, że jednak mimo wszystko nie jest to 105, tak jak się pojawiła jedna odpowiedź, ale nie jest to też nawet 30%, jest nas niewiele w porównaniu z resztą społeczeństwa, w związku z czym to, o czym mówił Hubert, jeżeli coś się różni od większości, jeżeli coś jest trochę odbiegające od tej normy, to zapala nam się ta czerwona lampka. I ta czerwona lampka potrafi wywołać w ludziach coś, co nazywamy homofobią, bifobią lub transfobią. To niechęć, wrogość spowodowana przeróżnymi rzeczami w stosunku do społeczności LGBT+, dlatego, że są osobami LGBT+. Czyli jeżeli nie lubię Maćka, który jest gejem, dlatego, że był dla mnie niemiły, no to nie jest to homofobia, bo nie lubię go, bo był dla mnie niemiły. Jeżeli go nie lubię, dlatego, że jest gejem i to mi się nie podoba, jak najbardziej możemy to zaliczyć już jako homofobię. I to są takie uprzedzenia, które są podobne, które możemy porównać do seksizmu, rasizmu czy antysemityzmu. One się zasadzają na bardzo podobnych podstawach. Jak mówić, to jest, mam wrażenie, też coś do rozwinięcia później w tej części, gdzie będziecie zadawać pytania, bo sporo osób boi się w ogóle poruszać temat LGBT+, bo boją się, że powiedzą coś nie tak, że kogoś niechcący obrażą, nie mając nic złego na myśli, więc chciałam tylko zaznaczyć, żebyście wszyscy pamiętali, że jakby to, co się najbardziej liczy, to są intencje. Ja tutaj wymienię kilka określeń, które są bardziej odpowiednie w stosunku do innych, ale też z tyłu głowy warto zawsze mieć, że jednak jak z kimś rozmawiamy, to widać intencje tej drugiej osoby. I nawet jeżeli ktoś użyje mniej odpowiedniego sformułowania, to w razie czego zostanie po prostu poprawione, ale na pewno nikt się nie obrazi, nie trzaśnie drzwiami i nie zakończy tej rozmowy. Więc na przykład zamiast homoseksualizm raczej mówi się homoseksualność, bo homoseksualizm, który był kiedyś używany dużo częściej, nasuwa skojarzenia z jakąś przypadłością medyczną, czymś takim nie do końca fajnym, więc homoseksualność jest trochę bardziej okej. Nie homoseksualista, a osoba homoseksualna, osoba biseksualna, osoba transpłciowa, bo to jest jedna z cech, które dotyczą tej osoby. I raczej nie środowiska, nie środowisko LGBT, nie środowiska homoseksualne, a społeczność, bo bardziej jesteśmy społecznością niż środowiskiem, które jest jakoś bardzo mocno skonsolidowane. Legalizacja małżeństw sugeruje, że są nielegalne i idzie za nie do więzienia, więc raczej formalizacja małżeństwa i rodziny, a nie homorodziny. I wyautowany, otwarcie mówiący o sobie, o swojej tożsamości, zamiast przyznający się do czegoś, do orientacji. Bo to rzeczywiście brzmi, jakby to było przyznawanie się do ukradzenia cukierka w sklepie. I nie brzmi zbyt dobrze. Tranzycja zamiast zmienił płeć, orientacja seksualna zamiast preferencje, prawo do bezpieczeństwa, do godności i do szczęścia zamiast mówienie o wyborze, bo wybór sugeruje, że mamy tutaj jakiś bardzo duży wpływ na to, czy żyjemy jako osoby nieheteroseksualne, czy heteroseksualne, a prawda jest taka, że
tego wpływu za bardzo nie mamy. Co się stało w Stonewall? To jest takie pytanie o początek ruchu aktywistycznego społeczności LGBT+. W 1969 roku, 28 czerwca, wydarzyły się zamieszki. To jest historia w ogóle bardzo ciekawa i bardzo polecam zgłębienie tego tematu. Od Stonewall się wszystko zaczęło. Zaczęły się wszystkie parady, przemarsze, marsze równości, ponieważ Stany w latach 60. po wojnie, w ogóle po wojnie skręciły bardzo mocno w stronę konserwatyzmu. W związku z tym cała społeczność LGBT+, w szczególności osoby, które się bardziej wyróżniały, no były mocno represjonowane. Były naloty na bary, które też działały nie do końca legalnie. Ludzie byli raz na jakiś czas aresztowani, przetrzymywani, wyrzucani z pracy, z wojska. I 28 czerwca kolejny raz w ciągu jednego tygodnia po prostu wydarzył się nalot policji znowu na bar Stonewall. No i to już było za dużo. To był moment, kiedy po prostu umiarka się przebrała i osoby przebywające w tym barze wreszcie się postawiły, zamiast tak jak wcześniej no, stosować się do tego, co policjanci mówili, czyli właśnie zgarniamy was, przetrzymujemy przez ileś tam godzin czy ileś dni. Naprawdę polecam bardzo zgłębienie tej historii, a na razie idziemy dalej. W każdym razie czerwiec od tamtej pory to jest miesiąc, tak zwany miesiąc dumy i w czerwcu dlatego dzieje się na całym świecie najwięcej wydarzeń tęczowych. Marsz równości, parad równości w Polsce, mamy coraz więcej tych eventów. Z jednej strony, żeby upamiętnić te wydarzenie, z drugiej strony, żeby nadal walczyć o swoje prawa, które tak naprawdę, no wtedy to był taki moment w tym 69 roku, kiedy sytuacja się bardzo odwróciła i społeczność zaczęła głośno domagać się swoich praw. Poza marszami i sezonem marszowym działa wiele organizacji, które walczą o przeróżne rzeczy i przeróżne prawa. My, jako Miłość Nie Wyklucza, głównie zajmujemy się równością małżeńską, czyli prawem do bezpiecznego życia po prostu rodzin, które już istnieją i wychowują dzieci i chcą godnie i bezpiecznie żyć w Polsce, a nie wyjeżdżać za granicę, tak jak niestety teraz się to dzieje, jeżeli chcą żyć bezpiecznie. I tutaj można zobaczyć wizualnie, jak wygląda Polska na tle Europy. No jesteśmy tym przedsionkiem wschodu, niestety, jeśli chodzi o prawa osób LGBT+. Takim naszym zadaniem jest też edukacja i pomaganie młodym osobom. To jest bardzo ważne, bo młodzież jest bardzo narażona, młodzież LGBT+, jest bardzo narażona na wykluczenie, jest bardzo narażona na przemoc. I niestety bardzo wysoki odsetek myśli i prób samobójczych jest właśnie wśród nastolatków LGBT+, więc staramy się zapobiegać temu i wspierać młode osoby. Oprócz tego prawo do uzgodnienia płci, czyli to zahacza znowu o tożsamość płciową, bo nie jest to proste w tym momencie w Polsce, żeby zmienić dokumenty i uzgodnić tę płeć w dokumencie z tą płcią, rzeczywiście tożsamością płciową, którą mamy. To też jest bardzo ważny postulat. Ochrona przed przemocą, która też jest niestety na dużo wyższym poziomie niż wśród średniej w całym społeczeństwie. Czyli o co chodzi społeczności, podsumowując, LGBT+, w Polsce? O miłość, o godność i bezpieczeństwo. Czyli to jest ta straszna agenda, którą niestety próbuje się czasami nas straszyć w mediach czy w polityce. Miłość, godność i bezpieczeństwo wydaje mi się, że nie są bardzo radykalnymi postulatami, ale tak są przedstawiane. Przekazuję Hubertowi pałeczkę teraz do następną część. Dzięki.
Dobrze, to teraz ekspresowo przejdźmy do tego kluczowego pytania. Właściwie, co to ma wspólnego z nami? Jeśli uważamy, że nie znamy żadnej osoby LGBT+, sami nie jesteśmy osobą LGBT+, jesteśmy hetero, wpasowujemy się doskonale w to, jak z założenia, powiedzmy, ludzie w Polsce według wielu osób powinny, kim powinny być. Jakie jest nasze zadanie? Super, że jesteśmy tutaj w gronie osób, które pracują w bibliotekach albo są nauczycielami, nauczycielkami, ponieważ mamy w związku z tym sporą odpowiedzialność. Skala przemocy jest dosyć duża i ona rośnie. W tym momencie z powodu pandemii mamy również do czynienia z sytuacją, w której wiele osób, zwłaszcza młodych, nie może wyjść z domu z powodu przepisów i obostrzeń, a są to na przykład młode osoby niehetero, które mają homofobicznych rodziców. Jest więcej przemocy, o czym już wiemy, i to nie jest już przemoc na ulicach, ale przemoc w domach. Wiemy od konsultantów linii pomocowych, takich linii, na które można dzwonić, kiedy dzieje się coś złego, albo kiedy mamy głęboką depresję, albo kiedy mamy myśli samobójcze wreszcie, że liczba takich telefonów w ostatnich tygodniach wzrasta. Mamy dużą odpowiedzialność, jeśli pracujemy w placówce społecznej, takiej jak szkoła albo biblioteka. To są miejsca, które z założenia powinny być otwarte, które powinny chronić i powinny pomagać. Co możemy zrobić, jeśli pracujemy w takim miejscu? Przede wszystkim powinniśmy sami same się dokształcać i uczyć. To jest trochę nasza odpowiedzialność, ponieważ możemy po pierwsze wtedy innym coś wytłumaczyć, ale też możemy wiedzieć, jak lepiej reagować, kiedy się coś dzieje, a to jest zupełnie kluczowe, żeby nie być obojętnymi. To są takie przykładowe źródła, które my w Miłośnego Klucza przygotowaliśmy i przygotowałyśmy. Nasza strona to mnw.org.pl. Jeszcze na koniec, po prezentacji, damy Wam pakiet linków. On będzie, myślę, że będziemy mogli go po prostu jakoś też udostępnić. Mamy na przykład do dyspozycji Waszej taką niebieską książeczkę PDF o równości małżeńskiej w Polsce. To są podstawowe informacje, które myślę, że na pewno wam się przydadzą. Tutaj też są gotowe odpowiedzi na częste pytania. Pakiet z kolei Orientuj się, to jest pakiet edukacyjny, który powstał z myślą o młodzieży, ale w efekcie był wykorzystywany przez bardzo wiele osób, które są edukatorami albo nauczycielami, nauczycielkami, po prostu dlatego, że nie ma innych materiałów i nawet te takie bardzo proste były dla nich bardzo cenne. To jest, też możecie znaleźć na naszej stronie wejście na podstronę. Mówię, jak jest, to jest kampania, którą uruchomiliśmy w zeszłym roku, która jest wywołana dokładnie tym, że jest przemoc. Jest wywołana tym, że zgodnie według raportu 70% młodzieży LGBT+, młodzieży szkolnej ma myśli samobójcze. 70%. Mówię, jak jest, to jest kampania, która stara się z jednej strony dać im głos, żeby byli w stanie podzielić się swoimi historiami, a po drugie dać porady, gdzie szukać pomocy i co robić, kiedy dzieje się coś złego. I wreszcie film artykuł 18, który bardzo Wam polecamy. To jest film, który zrobiliśmy tak naprawdę jako osoby z Miłośnie Wyklucza od początku do końca. To jest dokument, film dokumentalny, który z jednej strony opowiada historię dwóch par, które zresztą widzieliście na poprzednich slajdach, wychowujących dzieci, które wyemigrowały do Wielkiej Brytanii, żeby żyć bezpiecznie i godnie, ale też pokazuje, co się stało od 1989 roku w temacie równości w Polsce, że mamy taką sytuację, jaką mamy. Tam jest między innymi odpowiedź też na pytanie wreszcie, czy artykuł 18 zakazuje w Polsce małżeństw jednopłciowych? Mały spoiler, nie zakazuje. Jeśli chcecie się dowiedzieć, dlaczego konkretnie, to zapraszam Was do obejrzenia. Wystarczy, że wpiszecie artykuł 18 film. Adres konkretny to jest film artykuł art18.pl, przepraszam. Będą linki. Pamiętajcie o tym, żeby słuchać. Jeśli macie w swojej okolicy osoby LGBT+, albo osoby, które chcą się podzielić czymś, albo które sygnalizują, że jest jakiś problem, pamiętajcie, żeby najpierw słuchać, a potem mówić. To jest zupełnie, zupełnie podstawowa rzecz. Sama sytuacja coming outu, powiedzenia jestem gejem, jestem lesbijką, jestem osobą transpłciową, jest w Polsce w znakomitej większości przypadków związana z niebywałym obciążeniem, niebywałym stresem. Jest to bardzo, bardzo trudne i to wcale nie tylko dla osób młodych. Jeśli ktoś chce się z Wami taką swoją historią podzielić, to już jest wyzwanie, to już jest akt zaufania. Słuchajcie, zanim zaczniecie dawać dobre rady i będziecie przekonani i przekonane, że wiecie lepiej, słuchajcie i nie ignorujcie, nie ignorujcie i reagujcie. Wszystko jedno, czy należycie do społeczności LGBT+, czy nie,
troszeczkę taką kwestią, tak jak się mówi, że jest na przykład wiele osób mówi, och, straszna jest poprawność polityczna, nie można już mówić normalnie. No nie, to jest dokładnie tak samo jak z kulturą osobistą. Nie robi się brzydkich rzeczy w towarzystwie i nie mówi się brzydkich słów w towarzystwie. Ludzi się ogólnie powinno szanować. Tak samo jeśli chodzi o reagowanie. A co mnie obchodzi tam, że biją gejów albo lesbiki, albo rzucają kamieniami, albo jakiś dzieciak został doprowadzony do samobójstwa. No obchodzi mnie dlatego, bo jestem przyzwoitym człowiekiem. Przyzwoici ludzie nie pozwalają na to, żeby w społeczeństwie takie postawy i takie zachowania były akceptowane i uznawane za społeczną normę. Więc spokojnie możemy tym nawoływaniem do reagowania chyba skończyć część, dlaczego to nas dotyczy i zająć się tymi pytaniami, które od Was, mam nadzieję, że zebraliśmy. Tak, ja włączam z powrotem. Bardzo dziękuję za ciekawą prezentację. Pytań jest sporo. Ja już przełączam w tej chwili się na tryb zadawania pytań. Może pierwsze pytanie w takim razie. Czy powstał jakiś reportaż o Stonewall i początku całego ruchu? Oksana, jesteś w stanie coś polecić? Właśnie miałam się ciebie spytać, czy jesteś w stanie coś polecić. Jest kilka filmów, niektóre są fabularyzowane, inne są dokumentami. Jest kilka, kiedy wpiszecie sobie, podejrzewam, że nawet przez Wikipedię możecie to znaleźć, jeśli nie, to możemy też taką bazę linków jeszcze uzupełnić i wam podesłać. Na pewno jest dobry dokument, który mówi o aktywistkach, które, znaczy osobach, po prostu ludziach, którzy stali się aktywistami wtedy, opisują ich historię, bo takie postacie jak Marsha Gray na przykład. Natomiast to jest, nie chcemy wydawać konkretnego w tym momencie tytułu, samodzielnie poszukajcie, a jeśli nie, to my wam podeślemy jakiś pakiet. Mam nadzieję, że za pośrednictwem FRSI będziemy w stanie to zrobić. Lepiej oglądać dokumenty niż fabułę w tym momencie. Bardzo istotna taka lekcja dla wszystkich, a propos uprzedzeń, idealna. Te osoby, które chwyciły wtedy, powiedzmy, nie za broń, tylko za torebki, żeby walczyć z policją, która ciągała ludzi po chodniku i pakowała do wozów policyjnych, to były te osoby, które miały najwięcej do stracenia, bo nie mogły się ukryć. Czyli te najbardziej, w cudzysłowie, nienormalne, te, które najbardziej wyglądały nie tak. Te, które nie były białe, te, które były drag queens albo były transpłciowe i z miejsca można było powiedzieć, że są na celowniku. Te, które najbardziej czuły, że albo zareagują, albo do końca życia będą po prostu upadlane nieustająco i to przez własne państwo. Warto o tym pamiętać, kiedy się mówi o tym, och, jakie straszne rzeczy dzieją się na tych paradach, kto tam, jak tam oni wyglądają. Znakomita większość ludzi wygląda tak nudno, że naprawdę można usnąć po prostu. Wyglądają jak zwyczajni ludzie, którzy chodzą na ulicy, tylko może trochę więcej tańczą, bo akurat gra muzyka. Te osoby, które najbardziej odstają, to są te osoby, które idą, bo one mają najwięcej do stracenia, bo one nie mogą wyglądać inaczej, nie mogą się ukrywać i chcą po prostu być bezpieczne. Nie, powodem do odbierania praw obywatelskich nigdy nie może być to, jak ktoś jest ubrany, albo że ma makijaż, albo go nie ma, albo wygląda tak, albo inaczej. Wygląd nie jest podstawą do odbierania komukolwiek praw obywatelskich. Jeszcze jakbym mogła dodać do tej odpowiedzi, z Stonewall poza właśnie drag queenkami, transpłciowymi dziewczynami, to była też młodzież, najczęściej bezdomna. To byli młodzi ludzie, którzy po prostu w tym barze akurat znaleźli ludzi, którzy ich trochę przygarnęli i się nimi zaopiekowali, więc to byli rzeczywiście wszyscy ludzie, którzy są najbardziej narażeni po prostu na złe traktowania. Dziękuję. Było też pytanie o książki LGBT+, też skierowane do dzieci. Rozumiem, że może nawet biblioteki chciałyby swoje zasoby uzupełnić. Jeśli też odpowiedź jest podobna jak w przypadku reportaży, to ja może rzeczywiście bym Was poprosiła o taką ściągawkę z wartościowymi pozycjami i linkami do filmów, czy do też pozycji właśnie filmowych, które może można zakupić albo które są dostępne gdzieś publicznie. To jak najbardziej. Możemy pod nagraniem webinarium razem z tymi linkami, różnymi materiałami edukacyjnymi będzie to można znaleźć. Dobrze. Książek dla dzieci jest niestety niewiele,
bo jednak temat dzieci i osób LGBT plus nadal w Polsce jest niestety budzi duże emocje, ale jest trochę pozycji, jeśli Max sam są pingwiny, także podeślemy po prostu linki. Super, bardzo dziękuję. Kolejne pytanie, gdzie szukać wsparcia dla rodziców, jak rozumiem, osób LGBT plus? Tak, istnieją dwie organizacje, które zajmują się tylko i wyłącznie, znaczy tylko i wyłącznie, głównie wsparciem właśnie osób bliskich osobom LGBT+. To jest Akceptacja. Akceptacja ma spotkania raz w miesiącu w tym momencie tylko w Warszawie, natomiast można się też z nimi skontaktować mailowo i telefonicznie. I wiem, że istnieje też grupa My Rodzice, natomiast nie znam szczegółów co do tego, w jaki sposób oni konkretnie działają, ale Akceptacja i My Rodzice to są te dwie grupy, które rzeczywiście wspierają rodziców i też możemy podrzucić, po prostu podsumować to kontaktami, żeby było łatwo do nich wrócić. To dziękuję i też o to Was proszę. Kolejne pytanie, czy jest jakoś usystematyzowane to, co kryje się pod plus w skrócie LGBT+. Jedno rozwinięcie możecie znaleźć w jednym z tych pakietów, które Wam polecaliśmy, czyli w pakiecie Orientuj się. Natomiast to jest trochę tak, że to jest skrót, który ciągle się rozwija. Właśnie tak jak Ola mówiła na początku, to jest skrót, który opisuje różnorodność ludzką, a jesteśmy różnorodni pod bardzo, bardzo wieloma względami. I można powiedzieć, że im mamy większą, im te normy społeczne i te, powiedzmy, takie zębiska społeczne, które siedzą nad nami i mówią, że mamy być tylko A albo B, żeby to porównać już do literek innych, się słabną, a tak rzeczywiście jest, im jest większy poziom wiedzy na temat tego, jak bardzo potrafimy się od siebie różnić, tym większa jest też świadomość u ludzi, że podpadają pod wiele różnych innych takich przegródek tożsamościowych, wiele różnych takich literek. Tak naprawdę tutaj często jeszcze dodawane są literki Q i AP i tutaj już was odwołam do po strony Orientuj się, gdzie one są rozszyfrowane. Oprócz tego, czy jakieś inne dobre źródła, to podeślemy już Wam w bazie linków. Bardzo dziękuję. I kolejne pytanie, w jaki sposób ja, bibliotekarka, mam pomóc osobie LGBT+, nie mam wykształcenia psychologicznego ani narzędzi prawnych, które umożliwiłyby mi reakcję? To może Olkson zacznie, a ja dodam. Dobrze, jeśli będziesz miał coś do dodania. Oczywiście. W pierwszej kolejności, jeżeli ktoś się zgłasza rzeczywiście bezpośrednio do ciebie, posłuchać. I do tego nie trzeba wykształcenia psychologicznego. To, o czym mówiliśmy w ostatniej części, czyli rzeczywiście trzeba po prostu posłuchać czasami. Natomiast jeżeli ktoś zgłasza się z prośbą o pomoc, to znaczy, że sytuacja już pewnie raczej jest zła. Mamy na stronie Miłość nie wyklucza pod stronę pomoc i tam są kontakty pomocowe do darmowej pomocy psychologicznej. To są adresy mailowe, to są telefony, to są bezpośrednie grupy wsparcia, bo wiadomo, że nie jesteśmy w stanie wziąć na siebie roli terapeuty czy terapeutki. Głównie chodzi o to, żeby tę osobę wesprzeć, żeby ona wiedziała, że nie jest sama, podsunąć jej w razie czego kontakty, do których może dalej się zwrócić. I jeżeli dzieje się sytuacja już rzeczywiście przemocowa, to polecam też naszą publikację Mówię jak jest i tam jest wypisane dokładnie, co można zrobić, zgłaszając na po prostu już na policję różne sytuacje, to w jaki sposób rozmawiać z policją, w jaki sposób zgłaszać, gdzie dokładnie, wszystko to tam jest. Także z jednej strony zakładka pomoc i tam jest darmowa pomoc, z drugiej strony mówię jak jest, jeżeli sytuacja już wymaga interwencji policji. Hubert? Tak, ja bym tylko jeszcze dodał, że nie bardzo wiele osób ma tendencję do tego, żeby nie doceniać tego, jak ważne jest powiedzenie ciepłego słowa. Czasami poklepanie kogoś po plecach i przytulenie, albo powiedzenie
dasz radę, to, że mi to mówisz, to już jest, że szukasz pomocy, to jest już objaw siły. Wartość takich słów czasami jest ogromna. One potrafią komuś uratować życie. Pamiętajcie o tym, że powiedzenie, nie musicie naprawdę być super psychologami i psycholożkami, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że ciepłe słowo czasami jest najważniejsze w danym momencie. To, co zabija bardzo często ludzi, w ogóle ludzi, to jest samotność. Przekonanie o tym, że jestem jedyna na świecie z takim problemem, nigdy nigdzie nie będę pasować, to jest to, co odbiera nadzieję młodym ludziom i doprowadza do tragedii. Więc jeszcze raz, nie jesteś sama, nie jesteś sam, jestem tu dla ciebie, dzięki, że mi to mówisz, jesteś odważny, dasz radę, jesteś silna, potrafisz przez to przejść. To są takie słowa, z którymi zawsze możemy komuś bardzo pomóc. Dziękuję. I ostatnie pytanie, bo już minęła 11, ale akurat chyba na wszystkie zdążymy odpowiedzieć. Biblioteka powinna być dla wszystkich, bez względu na orientację czy poglądy polityczne. Ja się z tym w 100% zgadzam i bardzo popieram cały ruch. Chciałabym na ten temat zorganizować spotkanie w bibliotece, ale dyrekcja się boi, że jest to zbyt kontrowersyjne i tak dalej. Może macie pomysły, w jaki sposób można to obejść? I dodam jeszcze, że już ktoś odpisał na czacie, że Monika, myślę, że zawsze można zorganizować spotkania dotyczące ogólnie praw człowieka, przecież nie tylko LGBT+ jest dyskryminowana w Polsce. Można porozmawiać o prawach kobiet niepełnosprawnych. Jest taki głos na czacie. Czy wy coś może jeszcze możecie podpowiedzieć? Mhm. Tak, co prawda my akurat staramy się nie doradzać tego, żeby mówić ogólnie o prawach człowieka, bo wtedy, no nie wiem, widać to po dzisiejszym webinarium na przykład, że było strasznie mało czasu, żeby cokolwiek rozwinąć, a jeśli mówimy o wszystkich grupach, które gdzieś tam są na celowniku z powodu dyskryminacji takiej albo innej, no to wtedy trudno powiedzieć, o kim mówimy konkretnie. Jasne, jest to pewnie jakiś tam sposób, żeby powiedzmy przykryć to hasło LGBT, na które ktoś może alergicznie zareagować, ale to, co mi do głowy przychodzi, no to nie wiem, to może być dyskusja o filmie. Można powiedzieć film, który nie ma w tytule LGBT, ale mówi o przejmującej historii ludzkiej. W ogóle ludzkie historie to jest dobry punkt wyjścia. Wtedy na drugim, trzecim, czwartym planie są jakieś właśnie kwestie tożsamości, a na pierwszym jest historia zaszczutego dziecka albo matki, która przechodzi przez proces akceptowania swojego dziecka i wtedy o tym rozmawiamy, tak? Rozmawiamy o historii. No kiedyś taką wszystkie kluby książki, wszystkie rozmowy o książkach miały właśnie taką funkcję, tak? Że rozmawialiśmy o zbrodni i karze nie dlatego, żeby poznać realia Rosji z tamtej epoki, tylko żeby zadać sobie ważne pytania etyczne. To tak samo w tym momencie. Spotkanie o książce, spotkanie o filmie, taką bazę wam podeślemy. Może będzie łatwiej to wszystko przepchnąć przez niechętną dyrekcję, jeśli w tytule nie będzie tego LGBT, tylko będzie imię jakiejś osoby, no bo nie wiem, wtedy rozmawiamy o człowieku, no to może jakoś tam jeszcze da się to przełknąć. Tak wam radzimy. Ogólnie o prawach człowieka. Ja mam wrażenie, że w wielu miejscach już nawet prawa człowieka jako hasło są już mocno podejrzane i że tam już wiele osób węszy, że tam po prostu jakieś niecne treści właśnie LGBT-owskie się kryją i mogą mieć tutaj opór. Tak czy inaczej, no mamy dla was materiały do wykorzystania, pokaz filmu artykuł 18. Jeśli do nas napiszecie, to też możemy wam pomóc w zorganizowaniu takiego pokazu. One się działy już w całej Polsce, a tak jak wam mówiliśmy, film jest i edukacyjny, i o ludziach, i naprawdę warto go zobaczyć. Bardzo wam dziękuję. Ja tutaj wyświetliłam też kontakty do Oli i Huberta, gdybyście chcieli do nich napisać. Ta prezentacja, czyli również kontakty do Oli i Huberta też będzie w formie PDF-a pod nagraniem, czyli łatwo będzie do nich dotrzeć, też po prostu na miarę do dzisiejszych ekspertów są na stronie Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, w łatwy sposób można do nich dotrzeć. Bardzo dziękuję Olu i Hubercie za ciekawą prezentację, a osobom uczestniczącym za aktywność na czacie, dużo pytań, widać, że też jest to dla was ważny temat. Mamy nadzieję, że wynieśliście z tego spotkania sporo. Wiem, że właśnie Ola i Hubert są chętni do kontynuowania dyskusji, stąd podajemy do nich namiary. A ja przypominam, że dzisiejsze webinarium było realizowane w ramach projektu
rozmowy przy wspólnym stole, który realizowany jest, jego druga edycja realizowana jest w ramach programu rozwoju bibliotek. Bardzo dziękuję jeszcze raz Hubercie, Olu i dziękuję wszystkim uczestniczkom i uczestnikom dzisiejszego spotkania. Dziękujemy bardzo, dziękuję. Super, super było z Wami dzisiaj.